Witajcie, moi drodzy, z powrotem. Nie ma jak to pierwszy odcinek i pierwszy fail. Tak, to cały ja. Oczywiście moje umiejętności są boskie. Są niewyobrażalnie na wysokim poziomie, więc to było wręcz wiadome, że tak to się skończy. Wziąłem sobie teraz inne zadanie. Mam odbić koleżkę z Bastionu Inver, czyli sołtysa nie stać na okup, tam kogoś porwali, kogoś przetrzymują. Naszym zadaniem jest odbić tą osobę. Więc bawimy się w bohatera troszeczkę. Mam nadzieję, że tam będzie troszeczkę lżej niż tam, bo może nie jestem jeszcze na tyle gotów, albo może nie znam na tyle podstaw mechaniki tej gry, żeby walczyć na godnym poziomie. Chociaż na YouTubie jest... O kurczę, chyba brodaty, tak? Chyba on gra w tą grę też bardzo mocno się zaangażował w tą grę, bo chyba on napisał w ogóle te spolszczenie. Jeżeli to nie brudaty, to przepraszam, że pomyliłem, ale jego troszeczkę oglądałem odcinków. No to mnie też mocno zachęciło do kupna tej gry. Gra jest jeszcze, pamiętajcie, w fazie beta, więc cały czas coś jest tutaj poprawiane, naprawiane. Ale gra jest na tyle grywalna, że moim zdaniem uważam, że warto teraz kupić ją. Bo jest po prostu grywalna i fajna. Partaczono. No to ciekawe. No, chodź koleżko. Zapraszam. Strzał. Co najgorsze, w moim przypadku akurat jest to, że gram magiem, który para się magią ognia. I jak pada deszcz, to adekwatnie moje umiejętności są o wiele mniejsze. Może nie umiejętności, a a damage, jaki zadaję przeciwnikom. Jak już wejdziemy tutaj do środka, do tych lochów, tak, do tej piwnicy, ten już damage będzie normalny, bo tam deszcz niestety nie pada. Chyba że ktoś będzie miał na to odporność jakoś super. No ale nie przewiduję tego i nawet nie chciałbym, szczerze powiedziawszy. Tak, musimy coś zjeść, więc zjemy sobie o to. Zjemy sobie może też i wypijemy i jesteśmy najedzeni. Mnie cieszy. Nie wiem dlaczego cały czas trzymam na QWE przyciskach, jak korzystam z 1, 2, 3, 4. Tak, rozbijać mi się tych skrzynek kompletnie nie chce, więc od razu cisnę do konkretu. Muszę uratować tego pana z tych lochów. O, zapraszam. O, jeden krok w tą stronę. No, czemu panowie nie chcecie? O, co my tutaj mamy? No jak to co? Jestem ja! Ładnie po 15. O, jest obszarówka. No i koleżka nam się pali. Jaka szkoda. O! A, ja się palę. No, cudownie to zrobiłem. Cell 5. Wybaczcie. Musiałem to zrobić. Czy nie, dla 18 to nie warto brać. O, mamy kolejnego. No. Coraz lepiej nam to idzie. Biblioteczka, w której nic nie ma. Jakże mnie to cieszy. Uzupełnimy manę i ciśniemy dalej. Tutaj nic nie widzę. Mam nadzieję, że tutaj nikt mi nie wyskoczy. A, jest tylko jeden. I dobranoc. Co my tutaj nic nie mamy w tym kredensie, a w tym kredensie również nic. Super. Czyli poszliśmy nie w tą drogę. Atakuj, atakuj, atakuj. Ile w ogóle mam do kolejnego poziomu? Ojejku.
2300. Sporo. Piwko. To moje paliwko. Nie, dzięki, nie wezmę. No, i już mamy przejście do kolejnego poziomu. Myślę, że on jest właśnie trochę niżej. Jest poziom niżej. Znowu trzymam na kowułę. I tu mamy dwóch już wrogów. Przeciwników. To był twój błąd. O kurcze. Co on, odporny na ogień? Krzycz. Co mi da krzyk? Dobra. Odsuń się albo grad ciosów. Grad ciosów. No. Teraz tak. Teraz krwawie. Bandażuj. Całe szczęście miałem bandaż. Uff. Ból. Czuję ból. Miedziany. Powiem tak. Wyjdę tutaj. I się podleczę. Dosyć sporo, widzę, mi zadali obrażeń, bo aż do 80 z hakiem zeszło mi. Dalej czujesz ból, daj dalej, ale powolutku. Tak, na pewno musimy coś wypić dwa razy, jestem głodny. Nie, nie aż tak strasznie. Wstajemy. O! Zapraszam. Już nie jest odporny, całe szczęście. Dobra, przejdźmy dalej. Szafa dalej pusta. Mhm. Drzwi. Okej. I już mamy koleżkę. No. Pięknie, odpocznijmy chwilę. O. Kawałek odejdziemy. 36. 20. No. Dobra, nie będę wchodził, bo jest... kurde. Sporo tych wrogów. O, no i popełniłem błąd. No, na szczęście mnie nie kosztowało to. Ten błąd mnie nie kosztował życiem. Wyszedłem z tego jako tako, czyli cało. 104. I tak, jestem głodny, więc sobie przekąszę. Zjedz. Jestem gotowy na dalszą eksplorację. No, tak myślałem, że to nie tędy, mistrzu. To te drzwi zapewne tutaj. Tak. No. Już widzę cię, koleżko. Jeszcze kawałek masz do mnie. Wróg, no widzę wroga. O. No, teraz poczekamy. O, szmata. Szmata może się przydać. Do... jako bandaż. Tak. Jako bandaż. Coś tu jeszcze leżało. Miód pitny. No i mamy kozaka. I ostatni czas. No. Ciężka maczuga. Miód pitny. Miód pitny i sakiewka. I tak, cofnę się tutaj. Co za fanty mamy? Miód pitny. O, to nawet na sprzedaż się nada. Troszeczkę odzyskamy tej many. No i lecimy dalej. Pić mi się chce. Proszę bardzo. No, będę musiał, widzę, uzupełnić płyny. Mhm.
No, znowu pudło. Jest. Tylko czy jesteś... Ktoś cię jeszcze broni? Nie. No i fajnie. Moja najgłębsza wdzięczność. Nie wiem, jak ci wystarczająco ci podziękować. Ci wystarczająco ci podziękować. No, ekstra. Gdyby cię tu nie było, zginąłbym na pewno. Ale nie martw się już o mnie. Potrzebuję minuty, by odzyskać zmysł, a potem podążę twoimi śladami i wrócę do domu. Ugh. Moje kolana drżą. Te łajdaki nawet nie zadały sobie trudu, żeby mnie przeszukać, więc mam coś w kieszeniach. Proszę, to za uratowanie mi życia. Ale to... Aha, może już go uratowałem. Może już to dostałem. Odbierz nagrodę. No ale to naszego szefa. Sołtysa. Idę. Minimum 300 wy musisz dać. Takie. Drogi pani. Drogi panie. Kochany mój sołtysie. Czy się stoi, czy się leży? Czy stówki się należy? Jak tu wyjść? Chyba tędy. Za taką pomoc dajcie spokój. Nie będę rozbijał tych wszystkich rzeczy, tych wszystkich beczek, bo naprawdę nie mam na to ochoty. I teraz jeden w dół i dwa. I jeden w lewo, tak naprawdę. Mogło być gorzej. No, grunt to ten. Być pozytywnie nastawionym, tak? A tutaj raz i przejdźmy, i tutaj też będzie jeden heks i jesteśmy u sołtysa. Niedźwiedź. Powiem wam, że niedźwiedź to jest jedyna kreatura, która... A, tu jest leśny. Którą mi się udało naprawdę raz pokonać. I to chyba z powodu błędu mechaniki, bo będąc... wyszedłem jeden heks ponad wioskę i tam zauważyłem niedźwiedzia, więc go zacząłem bić, ale że już nie miałem z nim szans, zacząłem uciekać. Uciekłem do wioski. Jak widzicie, tutaj w wiosce atakować nie można, więc niedźwiedź nie przeszedł do wioski. Co to oznaczało? Że odzyskałem sobie troszeczkę many i oczywiście poszedłem z powrotem na niedźwiedzia. I w taki sposób mi się chyba na 3-4 tury udało zabić niedźwiedzia. Skóra z niedźwiedzia jest dosyć droga. Już nie pamiętam, ile kosztowała, ale jest najbardziej kosztowna ze wszystkich skór, jakie można uzyskać ze zwierząt. Ej, no panowie, puśćcie mnie. I to był jedyny raz, kiedy mi się udało. Raz chciałem przykozaczyć, jak już miałem ten piąty poziom. Mówię, aby już jestem hojrach mocny. Próbowałem go zabić. Nie tędy droga. Jestem tu po nagrodę, schwytany. Aha. Widziałem, że mnie nie zawiedziesz. Dzięki. No i 300 się należy. Coś sprzedajesz? Nie. Nie będę brał od niego zadania, bo chcę pójść do karczmy save'a. Sobie zrobić. Może coś... A, zanim to zrobię, jeszcze sprzedam rzeczy. Tu jest kowal, on chętnie kupuje takie rzeczy. Ta maczuga mi do niczego niepotrzebna. I jest warta 28, naprawdę. Co za bieda. Nie, piwko też mi nie jest potrzebne. I nic więcej tak naprawdę nie masz dla mnie. Przejdę się jeszcze do... Tutaj jest koleżka od szat. Czyli krawiec. On może mieć już jakąś fajniejszą szatę dla mnie. Mam nadzieję, że ma jakąś. O. Szata piromanty. O, kochani. Moc piromancji plus 15%. O, kochani. Aż się pojawił uśmiech. No nic, czyli tak. 800 nie moje. 3 zarobiłem. Nie sprzedawaj tego, panie. Cisnę już po hajs. Złocisze będą się zgadzać, mój panie. Już, szybciutko, jeszcze z optymizmem na twarzy, już cisnę po hajs. Szatka mi się podoba, tym bardziej, że już kaptur taki mam.
Kaptor piromanty. No. To będzie to. Nie, to jest mi kompletnie niepotrzebne. To chciałbym, ten sztylet. Nie pamiętam skąd zdobyłem, chyba na jakimś queście gdzieś byłem. Znaczy nie na queście, bo nie robiłem. Gdzieś byłem na jakiejś miejscówce i tam mi się to udało zdobyć. Gwiezdny pył. To jeszcze zostawię. O, to mogę sprzedać, to jest mi niepotrzebne. Złoty ząb też mi jest niepotrzebny. Ta tarcza też jest mi niepotrzebna. No jak ładnie się tu pusto zrobiło. Cisnę. Cisnę to wykupić. Najpierw zahaczę o kowala, sprzedam to, co jeszcze mam zbędnego, bo mam te zbędne rzeczy. I będę już czystym, pięknie odzianym piromantą. Pokaż mi swoje. Tak, tego nie chcę. A kontrol używając. Nie, to wyrzucam. Okej, okay, nie to chciałem zrobić, a shift? O, shiftem się sprzedaje. Jeszcze to, weź miód pitny. Nie chcę tego miodu, weź sobie, proszę bardzo. No i idziemy. Idziemy. Ja, zakasam. Zakasam ręce. Ocie kręcę. No i zapraszam, zapraszam tutaj. O, co sprzedajesz? Chcę to mieć. Szaty Geomancera. Geomancera. Wybaczcie. Tak, to wezmę. To mogę sprzedać. Pyk. Jeszcze znoszony płaszcz. To bym zakupił, ale widzę, nie masz ani żadnego. Szkoda. Szkoda, szkoda, szkoda. No nic. Dzięki śliczne. Coś tu leżało. Aha. Nie sprzedałem. Masz. O. No dzięki. Znowu kontrol wcisnąłem zamiast. Już do ciebie cisnę, już do ciebie cisnę. Witam. Tutaj mamy drwala, który często ma fajne laski, ale mam taką samą. Osłona pięści. Nie, no dzięki. Takich rzeczy nie potrzebuję. No dobra. Myślę, że to jest dobry moment, żeby zapisać tą grę. Czyli tak. Co ja wcisnąłem? Ach, czyli w widzę, się coś zmienia. A, zmień bronię. No fajnie. Tak. Użyjemy tego. I teraz tak. Poprzykładamy tutaj, bo bez sensu aż tyle worków. O, i 9 stówek. Mamy. Jestem głodny. Jestem trochę głodny, ale to już u barmana coś kupię. Kupię coś u barmana. Ale się cieszę z tej szaty. Boże, teraz to kozak wyglądam. Pokaż mi swoje towary. Co ja bym u ciebie wszamał? Upieczone. Tak, to jest to. I kiełbaskę. Proszę bardzo. Potrzebne mi łóżko, zapiszemy tą grę, super, cieszy mnie to, dzięki karczmarz. Lecimy na górę. Aha, bym zapomniał, tak, zjedzmy sobie to, wypijmy sobie, jesteśmy na zero i idealnie, idealny moment na save'a. Jeszcze do skrzyneczki szybko spakujemy, cyk. O, kolejny worek, nie potrzeba mi aż tylu. No ale mam, zapisujemy, kładziemy się o 7, wstajemy. Słodko śpi, stan gry zapisany. A, jeżeli chodzi o taki skrót myślowy, czyli to, co zdarzyło się w tej grze, to na początku gry przychodzimy takie intro, czyli musimy pewną postacią przeżyć historię i później się budzimy tak jakby w karczmie. I tą osobą, którą robiliśmy to wydarzenie, czyli te takie intro początkowe, żeby się nauczyć tej gry. Później ta osoba rozmawia z kimś w karczmie i to wybieramy, z kim rozmawia. Możemy być albo magiem, albo wojownikiem i tak dalej. I mamy te trzy postacie do wyboru. Jak już wybierzemy tą postać, to nią po prostu gramy. Mam nadzieję, że zbyt mocno nie powiedziałem tego tak na okrętkę, że mnie zrozumieliście, jak coś to piszcie. Wiem, że nie jestem kozak jeszcze w rozmowie. Na pełni. Okej. Okay.
Napełniłem, 7 rano, idziemy do Sołtysa. Drogi Sołtysie, chciałbym wykonać kolejną misję. Wejdźmy na górę. Co mamy do zrobienia? Nic z towarów, nie masz takiego fajnego, tylko złoto. Nie pogardzę jakąś robotą. Tajemnicze zniknięcia. Brudny skarbiec to miejsce o bardzo złej reputacji. Nieświadomi ludzie często znikają, zapuszczając się w tamtejszą okolicę. Mało tego, w nocy można zauważyć tam dziwne bestie albo ludzi, którzy zachowują się jak bestie. Plotki nie wróżą nic dobrego. Nie chcemy mieć takiego towarzystwa wokół wioski. Udaj się tam i rozpraw z tym, co do cholery siedzi w środku. Jak tylko to uczynisz, nagroda jest twoja. Mamy 5 dni na wykonanie. No i mam nadzieję, że to nie jest za tak aż mocno daleko. Jest trochę daleko. Ale zobaczymy. Zobaczymy. Mam nadzieję, że to zadanie nie będzie zbyt wymagające, zbyt ciężkie. Mamy na to 5 dni, więc dosyć sporo. I cóż, mogę powiedzieć o tym więcej. Ciśniemy. Po prostu ciśniemy. I ile? Raz, dwa, trzy heksy. Czyli tak, mijamy pole. Las ścieżką, zwykły las i idziemy w dół. O, tutaj się opłaca zachodzić, bo tutaj mamy farmera, który sprzedaje o wiele, wiele taniej jedzonka. Zawsze jestem leniem i kupuję w karczmie. A mógłbym przeoszczędzić trochę hajsu. Mógłbym. A tego nie robię. I teraz tak, teraz mijamy. Nie chcę tutaj wpaść na bandytów, więc pójdę granicą tak naprawdę tego rejonu. To nie jest głupia taktyka, uwierzcie mi, bo idąc przez środek możemy zostać napadnięci przez bandytów i wtedy naprawdę czasem nie mamy szans. Ta gra jest na tyle brutalna, że naprawdę możemy mieć spore problemy. Nawet z 3 bandytami. Jak się dobrze zgra, naprawdę możemy mieć przekichane i to dosyć mocno. Jeleń się ujawnia, to nas nie obchodzi, mijamy ten, tu, aha, czyli od razu idziemy tu, heks w dół i to jest ten rejon, mam nadzieję, coś tutaj jest, coś, tak, jesteśmy, tutaj, no mam nadzieję, że tak szybko nie umrę, jestem przygotowany, nastawiony pozytywnie, jak ja, jak postać, można cisnąć. No, na tym mój optymizm się zakończył. Dziękuję wam za odcinek. Śmiechem, żartem, ale chyba naprawdę tak się skończy. Oj, chciałbym dwóch zahaczyć do tego. Nie mam wyboru. No to chyba jakieś... Nie powiem co. No i co to jest? Wrzucając odnawia 3% maksymalnej energii za każdy brakujący procent maksymalnego zdrowia celu. Co to jest w ogóle? Eksplozja zwłok. Ekstra. O, jak już się zapaliłeś. To chyba jest jakieś... Muszę chyba z tego uciec? Tak. Dobrze myślę. O, zróbmy podskok. Ten koleżka widzę jest jeden z twardszych. Więc się na nim skupimy. Teraz tak, czwóreczka. Pięknie. Spartaczono. Ile masz życia? 40. O, skąd on się tu pojawił? Możemy tego nie przeżyć. No, proszę cię, dobra, rzućmy.
wśród przeciwników. Spartaczony. No i to będzie mój. Wójt do trumny, chciałem powiedzieć. A, chyba się udało. Wejdźmy na chwilę. Tak. Odpocznij, koleżko, odpocznij. Jestem z ciebie dumny, bo gdzie jest entuzjazm, optymizm? Chcesz pokonał tylu naraz. Hello. Ale z tego co zauważyłem, nie wiem czy widzieliście, ale ta szata dała nam plus chyba 2 damage'a do ognia. Czy to dużo, czy mało? Nie wiem. Patrząc na 3 serie, no to 6 damage'a więcej. No można się, można powiedzieć, że się opłacało, ale... Ale nie ma co zapeszać. Zjedzmy coś. Zjedzmy sobie dwukrotnie. Tak wiem, jestem przyjęty. Wejdźmy po te fanty, co my tu mamy. Wzmocniona laska. I... 400. No. Nie jest źle, nie jest dobrze. Zabij lidera kultu. Czyli początek gry mi się... Znaczy początek tutaj mi się naprawdę udał. Wszyscy się na mnie na hura rzucili, to przeżyłem jakoś. Pójdźmy dalej. No ale obawiam się, że tutaj będzie już niezły kozak. Chyba nawet nie jest ten kozak. No podejdź. Pięknie. Odpocznij chwilę. Jednak nie odpoczniesz. Po 17, ile masz życia? 48. No i jeszcze raz. Switaśnie, switaśnie. Aha. No jeszcze do po... ten poziom naprawdę idzie jak krew z nosa, tak naprawdę, bardzo powoli. Muszę jakąś umiejętność w ogóle do obrony wybrać, bo z tego co widzę jestem bardzo prostym celem. No, dzięki, poświęcona krew. O, to mnie zaskoczyło, no tak, przecież... Przecież normalne, że przeszkody. Piękny krytyk. Piękny. Odpocznij. Tutaj mnie chyba nikt nie zaatakuje. Krótki sztylet. Po ile? 20. Prawda. No, że na sarkofag nic nie ma. No! Naprawdę widzę się po całym. Cóż to? To jest babka. Bojowy tasek, który jest wart nic. Dzięki. Rozbrój. To nie było trudne, cieszy mnie to. Tylko po co? Tu coś jest ukryte? Co to? Kość. Serio mi się opłacało, widzę. Pójdźmy do góry. No i drugi poziom. To oznacza, że trzeba ten dojść. Tak czy siak trzeba. No i jestem w na drugim poziomie. I tak, czy mogę? Nie mogę normalnie wejść. Muszę to zniszczyć. Okej. Tak, to jest ten gościu chyba. Co on ma? Rozszarpanie. Wykonuje atak zadający minus 70 obrażeń, ale mający 70% szansy na krwawienie. Piętnuje wybrany cel, nakładając mniejsze efekty. Mniejsza szansa na unik. O kurcze. Zadaje obrażenia przeklęte, wykradając taką samą ilość zdrowia. O, natrafiłem na kozaka, panowie. Po cichutku. Coś obawiam się, że jak tu... No. Koleś, zauważyłeś mnie już? Chodź, zapraszam, chodź, ojej, to się zaczęło.
Ile ci są? Ekstra. Chociaż. Piętno uczty. Ataki przeciwko celom, które posiadają ten efekt, otrzymują plus 50 wykradania zdrowia. Okultystyczny płaszcz, dobrze, tak? Okultystyczny płaszcz, bardzo dobrze. Niezidentyfikowana mikstura i brązowy pierścień czegoś tam. Co to jest? Generowany chaos, skradanie się, moc magiczna plus 5. Proszę bardzo, jaki upgrade ze szmaty na coś ładniejszego. Nie wiem, co to za mikstura, ale mamy też koszt energii dla umiejętności, skuteczność leczenia. Nakładamy, co by nie było. Jeszcze mamy używaj trychu. Co tu mamy? Akwamaryna. Bierzemy. No i złoto. Może to nie jest jakiś super... super nagroda, ale zawsze coś. Wrócimy do starszego po nagrodę. Chyba nie będę całości przeszukiwał. Nie na tym. Nie chce mi się. O. Chciałem powiedzieć, nie na tym polega ta gra, ale na tym właśnie polega gra. I to jest dosyć fajne, że... żeby przeszukiwać wszystkie komnaty, ale chciałbym wrócić. Teraz my jesteśmy tutaj, tak? Dobrze pamiętam? Kurczę, muszę sobie chyba zapisywać, gdzie jesteśmy naprawdę. Tak się mocno skupiam na tej rozgrywce. O, to nie jesteśmy tutaj. Tutaj jesteśmy. No i widzicie. Tak się mocno skupiam na tej rozgrywce, tak mnie to rajcuje ta gra, że nie pamiętam, gdzie się zapuściłem. Całe szczęście jest ten znacznik XX z tym questem, gdzie aktualnie wykonujemy tą misję. Masło maślane. Lala, witajcie na moim kanale. Dziś was nauczę, jak mówić o czymś. Głupoty gadam, sorry. Czemu mnie śledzi ten jeleń? Serio, bo mnie skusisz i... Jesteś tu? Nie, już nie. Zawsze to by była jakaś stówka, dodatkowo. A, jesteśmy tutaj. I tutaj teraz powinniśmy do farmera zajść. Szybki hajs. Naprawdę dosyć szybki. Ale wam powiem szczerze... Nie, jeszcze nie farmer. Powiem wam szczerze, że tak naprawdę... myślałem, że ta szata będzie o wiele, wiele lepsza. Tak teraz sobie myślę. Tyle hajsu dla 6 damage'a. No ale zobaczcie, tu mamy jeszcze jakieś inne miasto, więc zapewne tam wydam dosyć sporo hajsu na jakieś nowe szaty. I mam nadzieję, że ta szata, którą jeszcze mam na sobie, będzie w dobrym stanie. I będę mógł ją sprzedać z lekkim zyskiem. I jesteśmy w wiosce. Czy mamy, o, możemy od razu zajść sobie tutaj, sprzedać fanty w stylu moją starą szatę, proszę bardzo. Leci, znowu popełniłem ten błąd, no co za ameba społeczna ze mnie to i no to sobie zostawię. Czy tutaj coś nowego doszło? Nie. Nic nie doszło takiego ciekawego. Poczekajcie. Co ja tu mogę? A, pas. Właśnie, nie mam żadnego pasa. Aczkolwiek nie wiem, po co mi jest potrzebny. Opalone buty. Właśnie takie mam. No, no nic. Nic fajniejszego nie masz. Mam wszystkie najfajniejsze rzeczy. Pokaż mi swoje towary. Patrz, co ja mam za cacko do ciebie, proszę. 41, ale zawsze coś. Laskę mnicha to już mam. I nic więcej ci nie sprzedam. Piękny rym. Moi kochani. Czy ja coś jeszcze mam na sprzedaż? Nie mam. Nie mam, więc mogę śmiało... Tak, śmiało podejdę tutaj.
Wypiję sobie dwa razy, zjem sobie raz. Napełnię bukłak i do sołtysa. Idę zaraz. Też biurem. Chyba. No mistrzu, 325 mi dasz? Tak? 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 475. I tak się zarabia. I tak się powoli żyje na tej wiosce. Na tej wsi. No i to jest naprawdę dobry pieniądz. No przejdź, wyjdź sobie. Dosyć sporo zarabiamy. Wcześniej, jak dobijałem do 5 levelu, to wyobraźcie sobie, naprawdę dużo musiałem chodzić poza miasto, ubijać te... ubić w sumie tych zwierzyn dosyć sporo, bo jedna skóra chyba 50, 75 albo stówkę kosztowała, więc troszeczkę się nachodziłem, ale chciałem naprawdę poznać tą grę, trochę się nią nacieszyć. Handluj. Uważam, że coś dla mnie masz. Tak, myślę... Nie, no mam dwa. Czy to sens kupować? Nie, chyba. Chyba nie. Powiem tak. Potrzebne mi jest łóżko. Coś jeszcze? Nie, dzięki. Schowam hajs. Prześpię się. O, no czemu mi... No kobieto, rusz się. No, dzięki. Tak. Chowamy, chowamy. Patrzcie, no po prostu. Nie dość, że mam naprawdę dobre już rzeczy na sobie, to i sporo hajsu. Naprawdę mnie to mocno cieszy. Tylko nie mam akurat zwoju, który potrafi zidentyfikować te przedmioty. A myślę, że dosyć mocno będzie mi potrzebny, bo jestem ciekaw akurat a propos tego sztyletu. I dopiero teraz sobie pomyślałem, jestem głupi, że w momencie starcia takiego dosyć bliskiego, czyli jak już naprawdę bijemy się na mały dystans, powinienem zmienić broń zamiast niszczyć swoją laskę, która mi daje do damage'a. No nic, poprawię się na pewno następnym razem. Tutaj hajs schowaliśmy, tutaj pójdziemy spać i tym miłym akcentem, śpiąc sobie do siódmej, zapisując sobie grę. Bardzo wam dziękuję za ten odcinek. Już minął troszeczkę, minął ten czas, czyli pół godziny na ten odcinek. Trochę mi lepiej poszło. Myślałem, że wiele razy już sądziłem, że padnę, ale jednak nie. Moim zdaniem gra jest warta zachodu i zainteresowania. Dziękuję wam za ten odcinek jeszcze raz. Do zobaczenia, cześć.